Oddychaj. Dobrze, oddycham sobie. Cześć, nazywam się Paweł. Razem z żoną otworzyliśmy zupiarnię, która znajduje się na ulicy Starowiejskiej 26. Nasza zupiarnia się nazywa Gary na Ogniu i już niedługo minie nam 2 lata, jak prowadzimy tą działalność. My w gastronomii jesteśmy już tak naprawdę bardzo długo i każdy z nas ma doświadczenie z innej strony. Tak nam udało się zgrać, że Paweł jest świetny w gotowaniu, a ja prowadzę to lokal od strony zarządzania. Takie są właśnie nasze obowiązki, że ja odpowiadam za papierkową robotę, zarządzanie ludźmi, tutaj za przygotowanie i ugoszczenie też gości. Najczęściej przygotowujemy zupy polskie, ale również w naszym menu znajdą klienci zupy orientalne, zupy wegańskie, wegetariańskie i zupy kremy, tak? Ponieważ wiadomo, różni ludzie lubią różne zupy i chcemy trafić w jak najszerszą grupę klientów, więc przygotowujemy zupy ogólnie z całego świata, ale wiadomo, jesteśmy w Polsce i bardzo dużo mamy tradycyjnych polskich zup. Najczęstszym naszym klientem tak naprawdę są ludzie tutaj z okolicy, ci, którzy mieszkają, czyli mieszkańcy po prostu Gdyni, potrzebują zupy, bo się spieszą, bo nie mają czasu, żeby jak gdyby zadbać o to w ciągu dnia, są zapracowani i szybko dla dzieci, czy też dla siebie, dla całej rodziny kupują zupy po pracy, a w ciągu dnia tak naprawdę bardzo duża grupa klientów to jest właśnie ludzie, którzy pracują tutaj na tej ulicy. W biurach i w bankach, w różnych placówkach, tutaj na tej ulicy u nas, na Starowiejskiej. W naszym lokalu klienci mogą kupić zupy, zjeść na miejscu, bądź kupić na wynos w specjalnych opakowaniach, ale również polecamy zupy zapasteryzowane w słoikach, które mają dłuższą datę przydatności i z chęcią ludzie mogą je zabierać na jakieś wyjazdy, typu na jakieś wakacje i po kilku dniach taką zupę można sobie odgrzać i spożyć. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ludzi wyjeżdżających gdzieś na wakacje czy na jakieś wyjazdy weekendowe. Ogólnie jak wprowadzaliśmy się na Starowiejską, to Starowiejska była pusta i co drugi lokal gdyby był pusty, a teraz widzimy w ciągu tych 2 lat, że mega odżyła ta ulica. Potencjał ta ulica. I jak nam się tutaj żyje, świetnie, dlatego że przez ten czas nawiązaliśmy bardzo dużo relacji z innymi ludźmi, którzy prowadzą tutaj biznes nie tylko z branży gastronomicznej, ale no, pozostałych, którzy nas tutaj po prostu prowadzą swoje działalności i nas otaczają. I to jest dla nas kapitalne, dlatego że możemy też wymieniać się doświadczeniami właśnie z innymi, nie? Jest taka mega wartość dodana. No i ludzie, którzy tutaj i mieszkańcy właśnie, i czy pracownicy, którzy tutaj są, to są mega fajnymi ludźmi tak naprawdę, bo są tacy bardzo otwarci, życzliwi, z wieloma klientami, którzy tutaj przychodzili na początku, po jakimś czasie już jesteśmy na cześć, bo są praktycznie codziennie, więc dla nas też jest przyjemność, że jak gdyby polubili to miejsce i tak się czują u nas, można powiedzieć, chyba jak w domu. Tu. Nigdy tak cicho nie kroimy jak teraz. I tak ma być.